Przed Tobą panel fotowoltaiczny. Dla Ciebie najprawdopodobniej stanowi on element połaci dachowej, natomiast dla mnie będzie on panelem dyskusyjnym, w którym poruszać będziemy tematy związane z fotowoltaiką. Do dzieła! Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w odcinku, który nazwaliśmy odcinkiem ekstra z racji tego, że w naszym panelu fotowoltaicznym nie pojawi się na platformach przeznaczonych tylko do odsłuchu, ze względów wizualnych będziemy w nim pokazywali systemy montażowe. W poprzednim odcinku jak wygląda montaż fotowoltaiki właśnie nakreśliliśmy ten temat, że będziemy musieli te wszystkie systemy Państwu zaprezentować i jest ze mną Michał Janik, witam Cię serdecznie Michale. Witam Cię Karolu, witam Państwa. Michale, proszę, żebyś teraz nakreślił mi i wszystkim widzą wszystkim nas obserwującym, co do czego służy. Czy na każdym dachu możemy zamontować tym samym systemem? Czy każdy system jest do czegoś innego? Co jest istotne przy wyborze tego systemu? Może zacznijmy od tego najprostszego. Na jakim dachu i jakim systemem montuje się najszybciej i naj, najprościej? No wydaje mi się, dla mnie przynajmniej to jest blacha trapez, blacha trapezowa. Tutaj musi być minimum pół milimetra grubości. Jest to taki najszybszy, najszybszy montaż. Tutaj mamy elementy, które są uniwersalne, czyli są takie, które wykorzystamy w wielu różnych typach dachu. Natomiast są też takie, które wystąpią tylko i wyłącznie w jednym konkretnym. Nie mamy tutaj oczywiście wszystkich. Jest jeszcze parę, parę innych dachów, które, które też tutaj które powinniśmy wymienić. Tutaj ich nie mamy ze sobą. I pamiętajmy też, że są instalacje na gruncie. No, ciężko byłoby tutaj zmieścić te podpory, które są. Przy instalacji gruntowej. Mamy również trójkąty przy instalacjach na dachu płaskim, które mają zrobić nam odpowiedni kąt paneli. Tutaj tych trójkątów, które też są duże, nie mamy, natomiast mniej więcej w konstrukcjach, i tutaj wszystko pokazane jest podobne. Czyli który jest, który z tych systemów użyjemy, którego z tych systemów użyjemy do blachy trapezowej? Tutaj mamy tak zwany niski mostek trapezowy. Jest też rodzaj mostka wysokiego. Mostek ma, ma specjalną gąbkę, która powoduje, że nie, nie rysujemy blachy. Mostki przykręcamy bezpośrednio do blachy, wkrętami specjalnymi do instalacji, i taki most, na takim mostku jest usadowiony panel. Ale ten mostek wkręcamy do samej blachy, czy do konkretnych miejsc? Bo blacha mówisz. Pół, pół milimetra, pół centymetra tak? Pół milimetra, pół milimetra, musi mieć grubości. Pół milimetra grubości i przykręcanie to do tej blachy w panel tego nie wyrwie pod wpływem wiatru? No tak jest obliczone, że nie. Muszą być tylko zastosowane specjalne wkręty właśnie takie, takie nie, nie, nie takie tak zwane farmary, tylko specjalne do tych instalacji i jest to certyfikowane, w związku z tym nie ma, nie ma prawa się z tym nic stać. Co, co, co z tym? no Tu mamy jeden mostek trapezowy, natomiast panel jest podparty u góry i na dole. Do, do mostka wkładamy wpust przesuwny, to się tak fachowo nazywa, czyli po prostu taki aluminiowy, aluminiową. Śrubkę. Nie wiem, czy to będzie widać, ale pokażę, może później uda się zbliżyć. Tak zwany wpust przesuwny, proszę zerknąć. Tu widzę, jest jakaś kuleczka od spodu, do czego ona służy? No, żeby ten wpust nie latał nam za mhm. bardzo w środku. Jak widać, możemy wpust przesuwać na całej długości mostka, ponieważ montując, no wiadomo, że panele gdzieś tam musimy sobie mniej więcej dopasować, żeby panel był na środku, natomiast nigdy to nie będzie idealnie środek, więc trochę w lewo, trochę w prawo możemy, możemy przesuwać. Wpust... Mi, proszę jeszcze zapytam, czy te, czy te mostki trapezowe są zawsze tych samych wymiarów? Czy Wy macie je na przykład, nie wiem, 5-metrowe i montujecie 5-metrowe listwy, czy montujecie tylko takie odcinki? No do blachy trapezowej są krótkie mostki, ogólnie występują też długie, ale do innego systemu, do systemu balastowego. Są też mostki wysokie, to znaczy, że po prostu panel jest wyżej w stosunku do dachu niż, niż przy tym. Dziękuję. Coś mówiłeś o śrubie, tak? Tak, tak, tak. Tutaj... Ten wpust przesuwny to jest tak naprawdę gwint do śruby imbusowej, mhm. którą przykręcamy klemę. Tutaj mamy klemę końcową, która trzyma już nasz panel. Występują też kremy środkowe, czyli te pomiędzy panelami, mhm. jeżeli mamy więcej w rzędzie. I taką śrubę przykręcamy do tego wpustu przesuwnego i tutaj jest zamontowany nasz panel. Rozumiem, łapiemy go w ten sposób, że tutaj przychodzi panel, tak? Dokładnie. Wsuwamy panel, przykręcamy i wtedy panel w czterech punktach jest po prostu trzymany przez, przez mostki. Panele powinny być, najczęściej jest tak, że są montowane od czwartej długości do zera. To jest takie, takie sposób, miejsce, gdzie te panele powinny być zamontowane. Tak, tak wygląda blacha trapezowa. I to jest najczęstszy wybór przy okazji montażu paneli na blasze trapezowej. I to jest jedyny, czy te pozostałe też można z nich skorzystać? Bo tak patrzę na tą śrubę i powiem szczerze, że pół, pół milimetrowa blacha i taka śruba to chyba raczej nie za bardzo. No to akurat wziąłeś system to jest tak zwana śruba dwugwintowa, którą najczęściej stosujemy do, do, do blachodachówki. No, ja bym, jeżeli do, do blachy trapezowej jest ten system, to ja bym ten stosował. Ten natomiast typowo właśnie do blachodachówki, ewentualnie do dachów pokrytych, pokrytych papą, natomiast tych papą pod kątem, nie, nie mówimy tutaj o dachach płaskich, chociaż też jest wykorzystywana na przykład do kotwienia trójkątów, o których wspominałem wcześniej. Ale jak to działa, bo ona jest dosyć długa, widzę jeden rodzaj gwintu, jakaś uszczelka, nakrętka i tu już jest gwint metryczny. Tak, 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 tu, jeżeli chodzi o śruby dwugwintowe, mamy parę rodzajów, różnią się długością. Możemy sobie dopasować w zależności od potrzeb. Śrubę dwugwintową wkręcamy zawsze w krok, krokwie. Uszczelka służy nam no, do uszczelnienia połączenia dachowego, więc Wkręcamy, dojeżdżamy uszczelką do dachu i dokręcamy śrubą po to, żeby było to szczelne, żeby, żeby nic się nam nie lało i wprost, mając zamontowaną śrubę dwugwintową musimy zamontować adapter montażowy. Tutaj on już jest zamontowany, to jest adapter i dwie śruby, które regulują nam miejsce montażu tego adaptera. Możemy duże wyżej, możemy niżej. Dzięki temu możemy regulować, czy panele mają być niżej, wyżej. Czasem jest tak, że mamy nierówny dach i tymi śrubami możemy sobie wyprofilować płaszczyznę, tak żeby te panele były równo. A w jaki sposób panele są przymusowane do tego, do tego tutaj systemu? Już, już mówię, potrzebujemy dalej. Kolejnym elementem potrzebnym w tego typu montażu jest... Śruba Teowa z nakrętką. To akurat już mamy system uniwersalny, i w kolejnych przypadkach to my też będziemy tą śrubę wykorzystywać. Czyli śrubę. Też zaprezentuję śrubę Teowa. Przyznam się, że nie wiem skąd nazwa. Najprawdopodobniej przypomina literę T. Być może, być może stąd. Mając zamontowaną śrubę Teową, musimy mieć profil. Tutaj mamy kawałek takiego profilu aluminiowego, właśnie, który wykorzystujemy. On ma troszeczkę inne wyżłobienia z jednej i z drugiej strony. Jeżeli chodzi o montaż śruby teowej, to jest tutaj to bardziej płaskie wyżłobienie. Śrubę teową montujemy do środka. Musi być natomiast ten, ten młotek przekręcony. Jakbyś się przyjrzał, to na tej, na tej śrubie mamy taką wyżłobioną kreskę mhm. i ona pozwala nam stwierdzić, czy to T jest we właściwym kierunku. Dzięki temu wiemy, że nie wypadnie nam. Ja też może pozwolę sobie zaprezentować to wszystkim naszym oglądającym. Śrubę teową włożyliśmy tutaj w ten otwór. Nie wiem, czy Państwo dojrzą to z tamtej strony, ale w tym profilu te wyżubienia są różnych wielkości i tylko z jednej strony śruba teowa wejdzie, już jest usadowiona w poprawny sposób. I jeżeli chodzi o te odcinki, one też są gotowe, czy je ucinacie na konkretny wymiar? No, oczywiście dopasowujemy do długości paneli. Tutaj mamy różne, różne długości. Natomiast zawsze jest tak, że tutaj profil powinien wystawać troszeczkę poza panel. Tu, jakby się przyjrzał, mamy już wpust przesuwny I tak jak w poprzednim przypadku, do tego wpustu przesuwnego montujemy klemę. Przykręcamy śrubą imbusową, i tutaj ląduje panel. Natomiast ten panel, ta klema, mniej więcej powinna być. W tym miejscu, żeby to ładnie wyglądało, tutaj są też takie specjalne nakładki po prostu, które no podstawia. też to chciałem o to wygląda. zapytać, bo w wcześniejszych odcinkach mówiliśmy o tym, że są panele tak zwane full blacki, czyli są czarno-czarne i. Czasami zauważyłem na niektórych dachach, że te profile są y, aluminiowe, tak? Są, są w kolorze srebrnym i przyznam szczerze, że to dosyć psuło ten efekt wizualny, no bo full blacki są same w sobie ładne i raczej wszystko dookoła nich powinno być również czarne, skoro ramy paneli i same panele są czarne. Czy nie ma takich czarnych, czy... Są ogólnie czarne profile, natomiast nie, niekoniecznie trzeba je stosować, nawet do full blacków można właśnie zastosować takie, te nakładki, też czarne i wtedy w ogóle tych profil nie widać. Ważne jest też zastosowanie prawidłowych klem, są też kremy, klemy srebrne, w związku z tym one będą psuły efekt, natomiast klemy czarne ładnie komponują się w, z czarną ramą. Nie musi to być panel cały czarny, ale jeżeli ma czarną ramę, myślę, że ładnie też wygląda, jeżeli jest czarna klema. Rozumiem. I to jest komplet, jeżeli chodzi o dach pokryty papą, tak? O dachy z blachodachówki. W ten sposób to jest mocowane do krokwi. Tutaj na to już przychodzą konkretnie panele. Dokładnie. I więcej nic nie ma. Więcej nic nie ma, tak. Zawsze dwa, dwa profile, i na te dwa profile idzie, idzie panel. Co tu jeszcze? Mamy coś takiego. Do czego to jest? To wygląda troszkę jak uchwyt na rynne, ale czy to jest uchwyt na rynne? Tak, tutaj możemy też pokazać drugi wariant tego samego. To są haki, które stosujemy przy dachówce ceramicznej. Ten trzymany przez ciebie to jest hak nieregulowany, czyli wtedy nie mamy żadnej możliwości. Tutaj musi być już stała wysokość, stała wysokość listw. Natomiast ten drugi ten wariant, który ja mam, to jest wariant regulowany i to regulowane w dwóch płaszczyznach. Zarówno możemy tą część, jak i tą regulować, przez to dopasować do, do dachu i, i wyprofilować wy wy sobie wysokość paneli. E przykręcamy również do krokwi. Te haki. Tutaj mam takie specjalne śruby, które, którymi przykręcamy. Można zastosować takie, ewentualnie dłuższe. To są śruby na, na wkręt Torx. No, wyglądają solidnie. Państwo nie mają okazji tego dotknąć, ale, ale ja mam i musicie mi zaufać, że wyglądają naprawdę na solidne. Tylko powiedz mi, po co taki kształt, jak to się montuje? Montujemy to tak do krokwi, ale. W którą stronę względem w ten sposób, żeby hak był w dół. Pochylenia. Hack w dół, tak, czyli tak. mamy dach powiedzmy tak pochylony, zagłosujemy tak to do produkcji. Dokładnie. Tutaj jest dachówka, na to przychodzi też dachówka od góry, zawsze tą dachówkę troszeczkę trzeba przyciąć, po to, żeby ona ładnie leżała, żeby nic tam nie wciekało. Poza tym hak nie powinien też leżeć w taki sposób, że leży na dachówce. Jeżeli by leżał, pamiętajmy, że panele powodują też obciążenie, jeżeli będzie jakiś dodatkowy śnieg, mogą spowodować po prostu, że dachówka nam pęknie. Ale to jeżeli tutaj wycinacie coś, faktycznie pod, pod ten hak, to to jest później jakoś odpowiednio zaizolowane? Znaczy nie, nie wycinamy w dachówce, tylko ją szlifujemy. Mhm. Ona troszeczkę jest szlifowana po to, żeby od góry ją, tą, tą górną szlifujemy. Tak, tą dolną nie potrzeba, właśnie najczęściej dlatego stosujemy te haki regulowane, po to, żeby wyregulować w ten sposób, żeby parę milimetrów nad dachówką ten hak był. Górną się szlifuje i wtedy ładnie wszystko przylega. I już rozumiem. I tutaj na górę ponownie profil aluminiowy. Dokładnie, widzę, że Karol coraz, Powiedz, coraz lepiej sobie radzisz. Jeżeli chcecie, mogę zamontować to na waszym dachu, wszystko wiem. Może nie wszystko, ale. I tutaj coraz przychodzi więcej. ponownie śruba Teowa. Montujemy w ten sposób do tej śruby profil aluminiowy. I w zasadzie resztę już tak jak przy, przy śrubie dwugwintowej. Od góry w pust przesówny, klemy. Co w przypadku dachówki ceramicznej? Też ją szlifujecie, czy. Tu jest ciężej, którą jest trudniej rozebrać, czy, czy blachodachówkę, czy dachówkę ceramiczną. Blachodachówki nie, nie rozbieramy. Sprawdzamy, hmm. gdzie są krokwie, tutaj dobrze jest wiedzieć, gdzie one są. Jeżeli właściciel wie, to jest dobrze, jeżeli nie wie, no to trzeba sobie radzić w inny sposób i szukać ich. Co do dachówki, bo mamy dachówkę ceramiczną i cementową, w zasadzie to, to podobne typy, więc oba trzeba szlifować i do nich wykorzystujemy te haki. Z takich elementów ciekawych, co już dzisiaj przyniosłem, o to jest ciekawe, może nie jest to taki typowo system montażowy, natomiast coś co nie spotkamy w sklepie. Wygląda jak trytytka plus uchwyt, nie wiem do czego, wytłumacz proszę. Dokładnie, to jest trytytka z uchwytem do modułu, czyli do panelu. Ona służy nam o to, temu, żeby ładnie przeprowadzić kable prądu stałego. Czyli tutaj przypinamy do, do krawędzi modułu, puszczamy kable, łapiemy, ściskamy trytytką i wtedy te kable nie, nie leżą, są, są przyczepione do, do ramy modułu. Z takich elementów, co jeszcze moglibyśmy powiedzieć, tutaj już nie mamy, to myślę, że montaż na hakach montaż na, na trójkątach, to jest montaż na dachu płaskim. Do tego wykorzystujemy śruby dwugwintowe, które albo są wkręcane w krokwie, jeżeli mamy drewniane krokwie pod spodem, natomiast jeżeli mamy betonowe, to możemy też wykorzystać śruby dwugwintowe, które są wtedy, w których wiercimy otwory i mamy kotwy specjalne, do których te śruby wkładamy. Następnie trójkąty przykręcamy do śrub dwugwintowych. Do tych śrub, do tych trójkątów przykręcamy profile, a resztę... Analogicznie. Mięż. Dokładnie. Czy jest dach, który stwarza no, horrendalne problemy, albo na którym nie można zamontować w ogóle paneli? No Jest kilka takich typów dachów. Są to dachy z ternitu. Z pleksji absolutnie się nie nadają, z, z takich bardzo sypkich materiałów, prawda? No, myślę, że na azbestie nikt nie chciałby montować dachu, tym bardziej, że raczej odchodzimy od azbestu. To są takie, takie typy, rzadko się spotyka taką sytuację, ale wtedy oczywiście instalacja gruntowa jak najbardziej jest, jest pożądana. Może kiedyś, drodzy Państwo, przy okazji, jak już będzie cieplej, bo aktualnie nagrywamy ten odcinek w porze śniegowej, że tak powiem, zabiorę Michała na jedną z instalacji. Michał opowie, jak to wygląda już na gruncie, jeżeli to będzie Państwa interesowało. Michale, czy możemy coś dodać jeszcze co do systemów montażowych? No myślę, że najważniejszy jest właściwy dobór tego systemu. Przez firmę, która ma wykonywać, czy przez użytkownika, jeżeli chce sobie sami instalację wykonać, to jest najważniejsze, żeby ta instalacja służyła długo i żeby nie powodowała żadnych problemów. Przyznam szczerze, że widziałem w świecie internetu taki film, gdzie instalacja na dachu płaskim została zamontowana pod kątem 35-40 stopni i zostały z tyłu podstawione po prostu szpilki na oko Fi 12. Które pod wpływem wiatru, czy tam pod wpływem poruszania ręką tego panelu, po prostu się uginały. I uważam, że to chyba nie powinno mieć miejsca. Prawda? Absolutnie, to, to jest niedopuszczalne. Drodzy Państwo, jak wiecie, jak już widzicie, systemy montażowe powinny być dobrane do, konkretnej, do konkretnego typu wykończenia naszego dachu. Powinny być zamocowane w sposób przemyślany do konkretnych miejsc i oczywiście przez ludzi, którzy mają fach w ręku. Michale, bardzo mocno Ci dziękuję za ten odcinek ekstra. Myślę, że tak jak powiedziałem przed momentem, pojawimy się na jakiejś instalacji gruntowej. Jeżeli Państwu w trakcie urodziły się pytania, śmiało możecie je zadać pod adresem podcast małpaminutor-energia.pl My z chęcią, z Michałem na te pytania odpowiemy. Bardzo mocno dziękuję. Dziękuję Karolu. Przepraszam najmocniej wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają na platformach streamingowych przeznaczonych tylko do odsłuchu, ale skierowałem Was tutaj na YouTube'a po to, żebyście zobaczyli faktycznie na własne oczy, jak to wygląda. A w kolejnym odcinku myślę, że możecie już wrócić do swoich ulubionych mediów. Bardzo mocno dziękuję, kłaniam się nisko. Spodujmy razem Zieloną Polskę!